się stało przy naszym współudziale rękami, w pewnej mierze rękami Polaków. No jest, niech te ręce polskie wzniosą się ku górze i w intencji ojczyzny odmówmy dziesiątek różańca i proszę wszystkich, aby dziesiątek różańca codziennie za Polskę odmawiali, włączając się do krucjaty różańcowej, której intencja jest taka, aby Polska była wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, aby wypełnione były w Polsce śluby jasnogórskie narodu ułożone przez księdza prymasa Stefana Szymała Wyszyńskiego, Intelexa, Tumańczy jeszcze w uwięzieniu 16 maja 1906 roku, Dnia Święta Patrona Polski, Świętego Andrzeja Bogoli Męczennika, a odczytane na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku wobec miliona wierzchów. Dziesiątek różańca odmówimy, piąta tajemnica chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Marii Panny Kiewie na królowę nieba i ziemi. Ojcze nasz, który w niebie, święty Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za przyjaciółmi Kościoła Świętego i powróconymi Tobie. Święty Stanisławie, biskupie męczenniku, patronie władzy moralnego w naszej ojczyźnie, módl się za nami. Święty Andrzeju, Boborze, patronie Polski, módl się za nami. Uczelny księże, Jezu Bogu, łóżko męczenniku, módl się za nami. Odmów te dwa proste egzorcyzmy, aby złe duchy nie miały tutaj wstępu i aby opuściły również te budynki, które są blisko Sejmu i Senatu.
właśnie władza ustawodawca urzęduje, aby ustawy stanowione tutaj przez ludzi polskich, patriotów, nie zgodne z prawem Bożym. Potężna niebios królowo i pani aniołów, ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, pokornie cię prosimy. Rozkaz szufcom anielskim, aby ścigały szatan, stłumiły w zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, trąciły do piekła. Amen. Święty Mikale, Archanielu, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha. Bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromił raczej. Pokornie o to prosimy, a ty książę wojska niebieskiego, szatana i duchy złe, które nas gubernerzy ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stronić do piekła. Amen. Udzielę błogosławieństwa, Pan z wami, z Duchem Twoim. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Na was powstanie z wami na zawsze. Amen. Amen. Na Chryste. Zawsze i wszędzie. To nasze rycerskie hasło. Serdecznie podziękujmy księdzu oklaskami. Serdecznie pogrzepać księdze Stanisławie. Ja też dziękuję za zaproszenie. Musimy jechać, bo ksiądz ma o 15 po mszę. Bo zawiodłem się na innych przez ich małą wiarę i obłudną litość nade mną. Przeczytał. Obrót ten. Obrót. Nie jest prawomocny wyrok, jest bezprawny. Adwokat miał wczoraj dzwonić do mnie do godziny 22, nie zadzwonił, kolaboruje z sędziami także. Tu chodzi o to, że już był adwokat niepotrzebny, tylko chodzi o to, żeby nagłośnić to, że jest więźniem politycznym trzeciej RP. Że jest więźniem politycznym trzeciej RP i nie jest prawomocny to, że to jest wyrok sądu. To co, jutro się spotykamy, o której o 10, tak? 10 Madalińskiego stoi. Za 15 i 10. Zwracam się z prośbą do Państwa o pomoc w tych naszych sprawach, które są bardzo istotne dla naszego społeczeństwa. Przede wszystkim nie mamy zakładu pracy. Nie mamy... Witamy. Pan zdrowia jego. Zły, ale chodzi o to, że on podobno o godzinie od 15 do 17 ma podpisywać swoją książkę na Stadionie Narodowym w sobotę. A teraz? Tam także książki są. I o ile się nie mylę, to pan ma jeszcze sobotę o 15 rano. Babeczka jest w 17.